Osoby przebywające na myjni samochodowej usłyszały, jak wyje pies. Świadkowie zauważyli kobietę, która zamiast myć samochód, kierowała strumień wody w stronę przestraszonego czworonoga. Do tego zdarzenia doszło w Szczecinie 21 maja około godziny 22. Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji, nie było już tam właścicielki zwierzęcia. W Szczecinie pies padł ofiarą ludzkiej bezmyślności. Właścicielka zwierzęcia używała sprzętu przeznaczonego do mycia samochodów. Chociaż czworonóg był wyraźnie przestraszony i cierpiał, kobieta nie przestawała, aż do momentu, w którym zwrócono jej uwagę. Świadkowie postanowili wezwać policję, ale podejrzana zdążyła zbiec. Nagranie z jej udziałem pojawiło się na facebookowej grupie Szczecin – Zwierzęta. Pies skrzywdzony na myjni samochodowej w Szczecinie na zdarzenie, w którym pies został spryskany wodą na myjni samochodowej, szybko zareagowali miłośnicy zwierząt. Chociaż kobieta uciekła, zanim na miejscu pojawiła się policja, udało się ustalić jej tożsamość. Zatroskani losem zwierząt internauci opublikowali na grupie facebookowej Szczecin – Zwierzęta nagranie, na którym widać, jak właścicielka traktuje zwierzę. Po tym, jak pies zaczął wyć, zwrócono jej uwagę. Kobieta tłumaczyła, że woda leje się przez rękę. Portal Fakt, który opisał całą sytuację, opublikował również relacje weterynarzy, którzy utwierdzili społeczeństwo w przekonaniu, że takie zachowanie właścicieli jest nieodpowiedzialne i krzywdzi ich zwierzęta. Ciśnienie wody w takiej myjni jest ogromne. Dlatego psa odczucie było takie, jakby był smagany tysiącem szpilek, słowa weterynarza Leonarda Gugały, cytuję Fakt. Nie wiadomo, czy pies odniósł poważniejsze obrażenia. Według mediów po ustaleniu tożsamości nieodpowiedzialnej właścicielki, sprawę zgłoszono już dzisiaj na policji. Działalność miłośników zwierząt doprowadziła do szczęśliwego finału tej historii. Nagranie z myjni możecie obejrzeć. Jest to dowód na to, że zawsze warto reagować w takich sytuacjach. Zwłaszcza, że zwierzęta często pozostają bezbronne. Niedawno pisaliśmy też o źródło, następny artykuł.